Cześć, witam Was w salonie Dwa Kółka. Jesteśmy w Nakle nad Notecią, 30 km od Bydgoszczy. Mieścimy się tuż przy obwodnicy Bydgoszcz-Piła. Salon Dwa Kółka jest największym salonem sprzedaży na Pomorzu i Kujawach. Sprzedajemy motocykle, skutery, quady, crossy, rowery i sprzęt ogrodowy. Całą naszą ofertę znajdziecie na naszej stronie internetowej na salon2kółka.pl. I pamiętajcie, wysyłamy towary i pojazdy na cały kraj. Sprzedaż ratalną załatwisz u nas bez konieczności wychodzenia z domu. Dzisiaj to, o czym ostatnio mówiłem, ale nie powiedziałem szczegółów. Podpisaliśmy umowę o współpracy z firmą MPP Trade, która jest autoryzowanym dystrybutorem w Polsce takich marek jak Kayo oraz RXF. To są marki, które specjalizują się w produkcji pitbike'ów, czyli crossów. Do tego Kayo jeszcze ma oczywiście w swojej ofercie quady. Będziemy te wszystkie towary mieli w swojej ofercie, a dzisiaj prezentujemy pierwszego pitbike'a z firmy RXF. Będzie to model RXF Junior 110 cm sześciennych. Może na samym początku troszkę o marce RXF. Jest to francuska firma, która cieszy się dużą renomą w branży. Ich towary sygnowane tą marką znajdują uznanie zarówno wśród początkujących, jak i wśród doświadczonych amatorów jazdy na dwóch kółkach. Motocykle pitbike słyną z doskonałej jakości, trwałość konstrukcji. To są podstawowe zalety pitbike'ów RXF. Prostota obsługi, wysoki poziom bezpieczeństwa. Marka RXF już zyskała dużą tutaj popularność na naszym rynku. Przyjrzyjmy się teraz bliżej RXF Junior 110. Jednocylindrowy, czterosuwowy, chłodzony powietrzem silnik, 110 cm sześciennych, moc 15 koni mechanicznych, rozruch elektryczny i nożny, skrzynia biegów półautomatyczna, koła 14-12, hamulce z przodu tarczowe hydrauliczne, z tyłu tarczowe hydrauliczne, łańcuch 428H, rozstaw osi 110 cm sześciennych, wysokość siedziska 690 mm, prześwit 180 mm, waga pitbike'a 74 kg, pojemność zbiornika 7,4 litra. Jeśli chodzi o porównywalne modele, oczywiście X-Motos XB27, bardzo podobny, porównywalny model. Możemy również tutaj wskazać na RFZ-a Jaguara na kołach 14-12. To są wszystko bardzo, bardzo podobne modele. To jest pierwszy z modeli, które otrzymaliśmy z firmy MPP Trade, RXF 110 Junior. W kolejnych filmach będziemy pokazywali kolejne modele. Zapraszamy wszystkich na salon2kółka.pl. Tam znajdziecie całą naszą ofertę. Zapraszamy również na nasz Instagram oraz Facebook, a przede wszystkim na nasz kanał na YouTubie. Bardzo nam zależy na tym, żeby prężnie się rozwijał i jak największe grono osób mogło oglądać nasze filmy. Będziemy również pokazywali filmiki z jazd testowych takimi pojazdami. My obiecujemy Wam, że będziemy pokazywali filmy ze wszystkimi towarami, z pojazdami, wiadomo, handlujemy motocyklami, skuterami, quadami, ze wszystkimi pojazdami, jakie będziemy otrzymywali od naszych dostawców. I pamiętajcie, salon2kółka.pl. Wysyłamy towary i pojazdy na cały kraj. To nasze crossy w pojemności 250. Tutaj mamy Defender 250, koła oczywiście 21-18, XB88 w kolorze niebiesko-żółtym, RFZ Lizard 250, 21-18 oczywiście koła, w kolorze czerwono-zielonym, XB39,
Drugi X-Motos XB39 w kolorze pomarańczowo-żółtym. Również jeszcze jeden X-Motos 39. To jest MZK250 z firmy Miki Lon oraz XB88 w kolorze zielonym. Tu mamy XB88 w kolorze pomarańczowym i MZK250 z lampą z przodu, też koła 21x18. To jest model z Extreme Ride MZK250. Tu mamy crossy 125 na kołach 17-14. Mamy modele RFZ, XB66, modele z Xterra 607, z Xterra 609, tutaj Apollo Jaguar i XB38 pojemności 125. Tu mamy troszeczkę mniejsze krosy na kołach 12-10 i 14-12, modele XB27 w kolorach pomarańczowy, niebieski, zielony, modele na kołach 14-12 607 oraz jeszcze mniejsze modele 701 na kołach 10. Tutaj Gazela 125 na 14-12, kole w trzech kolorach, zielona, pomarańczowa i czerwona, a tu z przodu XB27 w kolorze niebieskim, koła 14-12. I tutaj kolejne krosy 125, model Jaguar RFZ 125, XB38, RFZ Viper. Tu mamy 125 na kołach 19-16. Tutaj mamy wszystkie modele XB38, pomarańczowe, czerwone i zielone. U góry na kołach dziesiąteczkach modele 701 i 704. I tutaj Viper 140 na kołach 19-16 w kolorze zielonym, tu w kolorze czerwonym i w kolorze zielonym również i czerwonym w pojemności 140. I tutaj kolejne krosy 125, model Jaguar RFZ 125, XB38, RFZ Viper. Tu mamy 125 na kołach 19-16. Tutaj mamy wszystkie modele XB38, pomarańczowe, czerwone i zielone. U góry na kołach dziesiąteczkach modele 701 i 704. I tutaj Viper 140 na kołach 19-16 w kolorze zielonym, tu w kolorze czerwonym i w kolorze zielonym również i czerwonym w pojemności 140. Tu mamy troszeczkę mniejsze krosy na kołach 12-10 i 14-12, modele XB27. W kolorach pomarańczowy, niebieski, zielony, modele na kołach 14-12 607 oraz jeszcze mniejsze modele 701 na kołach 10. Tutaj Gazela 125 na 14-12, kole w trzech kolorach, zielona, pomarańczowa i czerwona, a tu z przodu XB27 w kolorze niebieskim, koła 14-12. Tu mamy krosy 125 na kołach 17-14. Mamy modele RFZ, XB66, modele z Xterra 607, z Xterra 609, tutaj Apollo Jaguar i XB38 w pojemności 125. To nasze krosy w pojemności 250. Tutaj mamy Defender 250, koła oczywiście 21-18, XB88 w kolorze niebiesko-żółtym, RFZ Lizard 250, 21-18 oczywiście koła, w kolorze czerwono-zielonym, XB39, drugi X-Motos XB39 w kolorze pomarańczowo-żółtym, również jeszcze jeden X-Motos 39, To jest MZK250 z firmy Miki Lon
oraz XB88 w kolorze zielonym. Tu mamy XB88 w kolorze pomarańczowym i MZK250 z lampą z przodu, też koła 21x18. To jest model z Extreme Ride MZK250.